staram się nie wychodzić do miasta, no jak trzeba to wczesnym rankiem albo tak jak teraz, byle nie południe. Mam mieszkanko stare, z kamienia, chłodne, wspaniałe. Czyli w mieszkaniu okej, okay. Gorzej tak jak się wyjdzie na zewnątrz. Tak jest, a mówię, a jeszcze przy chorobach takich, prawda, nadciśnieniowych, poudarowych, to lepiej nie wychodzić, jak jest tak gorąco. A kiedy już wychodzimy na słońce, pamiętajmy przede wszystkim o nakryciu głowy. Dużo to daje, bo osłania głowę. Widzę, że kapelusz jest. Czy to jedyny sposób na upał? Chyba tak. I woda. I woda, i woda. Czyli dużo wody pijecie, dużo panie? Dużo wody, tak, tak. Wolę zdecydowanie lżejszą pogodę. No ale jakoś radzić sobie trzeba. Jakoś sobie trzeba radzić. Mniej wychodzić w godzinach porannych i wtedy jakoś człowiek przetrwa to. Najbardziej narażoną grupą na negatywne oddziaływanie promieni słonecznych są najmłodsi i seniorzy.